Pozwólcie, druhowie, że opowiem wam historię pewnego bohatera. Bohatera, którego na pewno warto by było, żebyśmy pamiętali. Ponad 100 lat temu pewien 21-latek również nie mógł wyjść z domu przez pewien czas, tak samo jak my teraz. Gdy w 1909 roku spóźnił się po raz drugi na zajęcia polskich drużyn strzeleckich, został za karę wysłany na areszt domowy, a w jego trakcie przetłumaczył książkę, która zmieniła nie tylko jego życie, ale też życia setek tysięcy młodych ludzi. Scouting for Boys. Andrzej Małkowski urodził się w rodzinie ziemiańskiej o tradycjach patriotycznych i żołnierskich. Jego rodzice już od najmłodszych lat wpajali w nim miłość do ojczyzny, a rodzina od strony jego mamy miała też bardzo głębokie powiązania z Imperium Brytyjskim, dlatego Andrzej od naprawdę małego mówił świetnie po angielsku. W 1906 roku we Lwowie uzyskał świadectwo dojrzałości. Lwów nie był jeszcze wtedy miastem ukraińskim. Dwa lata później rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej na Wydziale Budowy Maszyn, a w kwietniu 1910 roku przeniósł się na Uniwersytet Jana Kazimierza, którego już nie ukończył. Był członkiem zarządu głównego Eleuterii, czyli Federacji Związków Abstynenckich, należał do Eleusis, Zarzewia i Sokoła. W listopadzie 1909 roku za dwukrotne spóźnienie się na zajęcia miał za karę przetłumaczyć książkę twórcy scoutingu Roberta Baden-Powella. Czytając ją, tak zafascynował się tą ideą, że został propagatorem scoutingu na ziemiach polskich. Przetłumaczona książka zaczęła rozchodzić się po bibliotekach, po szkołach, a sam Małkowski zaczął jeździć po całej Polsce z misją rozpropagowania jej. Prowadził zajęcia, wykłady, ćwiczenia, a jako że był członkiem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, rozpromował tę książkę też właśnie w gniazdach sokolich, czyli takich klubach sportowych ówczesnych. Naczelnictwo Sokoła zdecydowało, że trzeba stworzyć wewnątrz organizacji ruch skautowy. Nazwano go Związkowym Naczelnictwem Skautowym. Już 23 maja 1911 roku, ważna data, Małkowski wydał pierwszy rozkaz, tym samym powołując i tworząc organizację. Do wybuchnięcia wojny, czyli w przeciągu zaledwie 3 lat, organizacja liczyła blisko 10 tysięcy skautów, ponad 100 drużyn męskich i kilkadziesiąt drużyn żeńskich. Dzięki Małkowskiemu w Polsce harcerstwo określano jako scouting plus niepodległość. Ideę harcerstwa Małkowski wyciągnął też z innych organizacji, do których należał, na przykład z Eleusis, zaczerpnął pracę nad sobą i nierozstanny rozwój. Z Zarzewia wziął patriotyzm, a z Sokoła rozwój fizyczny i ruch na świeżym powietrzu. W 1913 roku Andrzej zorganizował wycieczkę skautową na trzeci wszechbrytyjski zlot skautów w Birmingham w Anglii. Jak już wspomniałem wcześniej, angielski znał świetnie naprawdę od młodych lat i miał wiele znajomości zagranicznych właśnie z tym związanych, spotykał się z samym twórcą skautingu. Za zasługi Małkowski otrzymał od Roberta Baden-Powella skautowy medal za zasługi. Wraz z wybuchem wojny Małkowski wstąpił na krótko do Legionów Polskich. Brał udział w pierwszych walkach, jednak w trakcie kampanii karpackiej zachorował bodajże na zapalenie płuc i dostał zwolnienie. Wrócił do Zakopanego, gdzie wcześniej, jeszcze przed wojną, poślubił Olgę Drachonowską oraz rozwijał ożywioną działalność harcerską. Z powodu zagrożenia aresztowaniem musiał jednak wyjechać przez Szwajcarię do Anglii, następnie do Stanów Zjednoczonych, ostatecznie do Kanady, gdzie w grudniu 1916 roku wstąpił do wojska. Walczył na froncie we Francji, ale pod koniec wojny w listopadzie 18 roku został przeniesiony do armii generała Józefa Hallera. Małkowski już po wojnie został wysłany z misją nawiązania kontaktu z dywizją generała Lucjana Żeligowskiego w Batumi nad Morzem Czarnym. Dlatego też wsiadł na statek w Marsylii we Francji. Kapitan tego statku był dość przesądny i nie chciał wypłynąć 13, więc ważący 4300 ton statek Szałuja wypłynął 14 stycznia 19 roku do Odessy. Małkowski marzył o powrocie do niepodległej Polski. Przed wypłynięciem zasypywał żonę Oleńkę listami. Wieczorem 15 stycznia 19 roku okręt płynął spokojnie po Morzu Tyreńskim. Ludzie na pokładzie wypatrywali wybrzeże Włoch i Sycylii, ale nagle usłyszeli pusty huk. Statek zadrżał. Po chwili ciszy rozpętała się panika, krzyki, strach. Wzdłuż kadłuba syczało uchodzące spod wody powietrze. Statek wpłynął
na minę. Rozerwała go tak mocno, że zatonął nim wielu się zorientowało, że cokolwiek się dzieje. Małkowski swój pas ratunkowy oddał matce z dzieckiem. Jego ciała nigdy nie znaleziono. Założyciel harcerstwa w Polsce, nasz patron, do końca pozostał wierny swoim ideałom. Ostatnią rzeczą, jaką zrobił, była pomoc słabszemu. I nie wrócił do Polski, by zobaczyć ją wolną. Umarł w drodze już po wojnie. Jego żona tak mówiła o nim w wywiadzie dla Radia Wolna Europa w latach 50. Posłuchajmy. Zawsze podziwiałam, jak wielki wpływ miał Andrzej na chłopców. Nie uznawał przy tym łatwizny. Pracy harcerskiej nie rozpoczął od młodzieży gimnazjalnej. Poszedł na przedmieścia Lwowa, na zamarsz Stynów, do uliczników, płodocianych baciarów pozbawionych opieki rodziców i szkoły. Dziwne były jego pierwsze zbiórki harcerskie. Andrzej nie gorszył się, wiedział, z kim ma do czynienia. Ten oto siedział w kryminale za nożownictwo. Tamten mały dwunastolatek to kieszonkowiec. Rozpoczęła się zbiórka hałaśliwa, pełna werwy i animuszu. Chłopcom oczy się paliły. W mig wykonywali wszystkie polecenia. Niechby który nie usłuchał. Miałby do czynienia z całą gromadą. Bo w tych duszach zgłodniałych zaczęła się już budzić jakaś nowa solidarność i głębokie przywiązanie do komendanta.